Dawid Kostecki zmarł niecały rok temu. Dopiero teraz pojawiły się porażające fakty na temat jego śmierci. Okazuje się, że bokser na 3 dni przed śmiercią wykonał kluczowy telefon. Dawid Kostecki od 2017 roku przebywał w areszcie śledczym. Bokser miał być zamieszany w aferę podkarpacką. 2 sierpnia 2019 roku nad ranem pojawił się komunikat rzeczniczki prasowej dyrektora generalnego służby więziennej, w którym poinformowano, że bokser popełnił samobójstwo w celi. Kostecki miał zabić się przez powieszenie. Jego śmierć wywołała wiele kontrowersji, ale dopiero teraz pojawiła się kluczowa informacja. Zgodnie z planami jednego z najpopularniejszych polskich reżyserów, Patryka Wegi, jeszcze we wrześniu bieżącego roku do kin ma trafić nowy film, w którym poruszona zostanie kwestia samobójstwa Dawida Kosteckiego. Pętle ma opowiedzieć wydarzenia związane z aferą podkarpacką, w którą wmieszany miał być bokser. Patryk Wega już od jakiegoś czasu dzieli się w mediach społecznościowych fragmenty rozmów z osobami, które mogą być zamieszane w głośną aferę podkarpacką, a także z rodziną Kosteckiego. To właśnie słowa siostry i żony boksera przekazały, że zaledwie 3 dni przed śmiercią pojawiła się kluczowa informacja. Żona i siostra Kosteckiego od dawna są przekonane, że Cygan nie popełnił samobójstwa. W opublikowanych przez Patryka Wegę rozmowach pojawiają się ich wypowiedzi na temat śmierci boksera. Jestem przekonana, że go zamordowali. Przede wszystkim, dzwonił 3 dni przed śmiercią do żony Edyty i mówił jej, że czuje się niepewnie. Że czuje, że coś wobec jego osoby się nawyla, powiedziała jego siostra. Nie wierzę, że on sam się zabił. Ktoś mu pomógł, w tym przekazuje żona. Kobiety jeszcze przed pogrzebem Kosteckiego walczyły o to, by została przeprowadzona 2 sekcja zwłok, mająca udowodnić, że bokser nie popełnił samobójstwa, a został zabity. Prokuratura okręgowa